się ustawić, jak się prosi. Szanowni Państwo, śmierć zawsze wywołuje pełną zadumy ciszę. Ciszę, która w tym przypadku staje się czymś nienaturalnym i obcym. Bo oto nagle odszedł... Kontynuując dzieło Danuty Baduszkowej, zabiegał o modernizację i dalszą rozbudowę powierzonej mu gdyńskiej sceny muzycznej. Dbał o urozmaicony repertuar oraz wysoki poziom artystyczny przedstawień. Sięgał po klasykę światowego musicalu, ale wprowadzał również rzeczy nowe, zaskakujące, jak choćby musical Lalka na motywach powieści Bolesława Prusa. Łączył szacunek wobec tradycji z odwagą eksperymentatora i ciekawością odkrywcy. Wierzył, że można stworzyć rodzimą odmianę musicalu, oddającą namiętności i złożoność duszy polskiej. Dlatego pierwszy sezon rozbudowanego do trzech scen Teatru Muzycznego w Gdyni miał być sezonem polskim. Z Rejmontem, Gombrowiczem, Tuwimem, Fredrą, Bałuckim na afiszach. Maciej Korwin pozostawił widzom własną, oryginalną wizję Polskiego Teatru Muzycznego. Obok intensywnej pracy nad rozbudową i obliczem artystycznym Teatru Muzycznego w Gdyni znajdował też czas na działalność w Stowarzyszeniu Dyrektorów Teatrów, którego był współzałożycielem i wiceprezesem. Wiele serca włożył w rozwój istniejącego przy gdyńskim teatrze Studium Wokalno-Aktorskiego imienia Danuty Baduszkowej, które od lat kształci artystów z sukcesami występujących na scenach polskich teatrów muzycznych, a także na estradzie, w repertuarze dramatycznym, na planie filmowym i telewizyjnym. Antoine de Saint-Exupéry pisał: na ziemi nie ma końca, jest tylko praca tworzenia. Ufam, że dzieło życia pana Macieja Korwina będzie kontynuowane, a jego oddanie teatrowi, smak i wyczucie materii scenicznej, a także zaangażowanie, z jakim promował dobrą literaturę, sztukę aktorską, muzykę i taniec, będą nadal inspirować jego uczniów, byłych współpracowników i następców. Bliskim i przyjaciołom zmarłego pragnę przekazać z serca płynące wyrazy współczucia. Cześć jego pamięci. Podpisano prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Wielce szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi dla rozwoju teatru muzycznego w Polsce, za osiągnięcia w pracy artystycznej i działalności dydaktycznej odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Maciej Korwin.
pan minister Piotr Żuchowski odczytuje list ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Bogdana Zdrojewskiego. Rzeczypospolita Polska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Pożegnanie Macieja Korwina. Śmierć Macieja Korwina to niespodziewany i niezwykle bolesny cios dla polskiej kultury. Odszedł wybitny dyrektor teatrów, ceniony artysta i pedagog, niezastąpiony kreator życia kulturalnego. Zmarł wspaniały człowiek, cieszący się autorytetem, a zarazem sympatią przyjaciół, współpracowników oraz wychowanków. Smutek po stracie Macieja Korwina jest tym większy, że śmierć zastała go w pełni sił twórczych, przekreślając pełne rozmachu plany artystyczne i organizacyjne. Chociaż pochodził z Łodzi i tam rozpoczynał swoją karierę, rozwijając ją następnie w całym kraju, to jego drugim domem stała się Gdynia, z którą związał się przed 18 laty, obejmując dyrekcję Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej. Pracy na rzecz tej instytucji oraz wizji jej przyszłości oddany był do samego końca. Niestety, podobnie jak patronce teatru, nie było mu dane doczekać finalizacji jego rozbudowy. Żegnając Macieja Korwina, jestem przekonany, że jego pasja i zaangażowanie przetrwają przede wszystkim w murach gdyńskiego teatru, ale także wszędzie tam, gdzie żył i pracował w przestrzeni kultury polskiej. Cześć jego pamięci. Podpisał Bogdan Zdrojewski. Warszawa, 21 stycznia 2013 roku. Drogi Macieju Korwinie, dyrektorze Teatru Muzycznego, szanowna rodzino, szanowni państwo, 10 stycznia wiadomość o śmierci dyrektora Teatru Muzycznego spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Przerywa wielki projekt, projekt jego życia, jakim jest Teatr Muzyczny. Teatr Muzyczny w Gdyni. Chciałoby się rzec za wielkim pastorem amerykańskim, on miał wielki sen, on miał marzenie. Teatr mój widzę ogromny, wielkie spektakle, ogromne, wspaniałe przedstawienia musicalowe. Fantastyczną szkołę z młodymi, kreatywnymi ludźmi. Tętniące, bijące serce kultury Gdyni, bijące serce kultury Pomorza. Chcę, żeby dziś rodzina, mama, córka, wnuczęta widziały. Te tłumy ludzi tutaj na cmentarzu najlepiej tego dowodzą. Kochaliśmy teatr Macieja Korwina. Kochaliśmy jego samego. To już nie będzie pewno teatr Macieja Korwina, ale jego duch, atmosfera, którą zostawił. 18 lat pracy, 18 lat życia wspaniałego człowieka tu w Gdyni, tutaj na Pomorzu, daje gwarancję, że ten teatr będzie się rozwijać. Niech spoczywa w Bogu, cześć jego pamięci. Jaką była? Złóżmy urnę z prochami zmarłego Macieja Korwina do grobu. Dowódcę